Witajcie! W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się modelowi niemieckiej marki Panther. Będzie to model e-Ancona wyprodukowany na 125-lecie istnienia tej marki. Jest to typowy rower miejski oparty na obniżonej konstrukcji ramy. Napęd w tym rowerze oparty jest na silniku Bosch Active Line 250 W. O momencie obrotowym wynoszącym 50 Nm. Charakteryzuje go bardzo płynna praca oraz szybka reakcja na sposób pedałowania rowerzysty. Silnik ten posiada 4 tryby wspomagania. Jest to Eco, Tour, Sport oraz Turbo. Rower posiada też funkcję Walk i jest to wspomaganie przy ruszaniu lub popychaniu roweru. Wspomaganie jazdy do 25 km na godzinę pozwala na swobodną i dynamiczną jazdę zarówno po mieście, jak i szutrowych drogach leśnych. Rower został wyposażony w duży i bardzo czytelny wyświetlacz Bosch Purion. Do włączenia wyświetlacza potrzebujemy przytrzymania górnego przycisku. Na wyświetlaczu znajdziemy takie funkcje jak prędkościomierz, wskaźnik naładowania baterii oraz poziom mocy, jaki aktualnie ma ustawiony rower. Aby zmienić poszczególną funkcję, należy przytrzymać klawisz oznaczony minusem. Mamy tu dystans dzienny, dystans całkowity, przewidywany zasięg oraz tryb mocy. Aby włączyć oświetlenie, należy przytrzymać przycisk oznaczony plusem. Jeśli chcemy skorzystać z funkcji Walk, musimy wcisnąć przycisk znajdujący się u dołu wyświetlacza oraz potwierdzić go plusem. Bateria Bosch PowerPack 400 umieszczona została na bagażniku. Jej pojemność to 11 Ah. Przekłada się to na zasięgi rzędu około 100 km w trybie ekonomicznym oraz 50 do 70 km w pozostałych trybach. Link do pełnej specyfikacji technicznej znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam Was też do odwiedzenia naszego sklepu rowerzysta.pl. To tyle na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku.